Szok i niedowierzanie. Mateusz Borek, a więc dziennikarz Polsatu Sport, punktuje Roberta Lewandowskiego, przedstawia dwie rzeczy, których brakuje Robertowi Lewandowskiemu. Wydawało się wszystkim, że tak naprawdę Robert Lewandowski jest zawodnikiem kompletnym, tak? Świetnie gra, nie ma żadnych praktycznie tutaj minusów, a jednak Mateusz Borek wskazał dwie rzeczy, które tak naprawdę, których brakuje Robertowi Lewandowskiemu. Jakie to są rzeczy? O tym w dalszej części tego filmu. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, szokujące słowa tak naprawdę Mateusza Borka na temat Roberta Lewandowskiego. Wszystko to miało miejsce w programie Misja Futbol, program autorski Michała Pola na kanale Przeglądu Sportowego na YouTubie, gdzie właśnie Mateusz Borek, była dyskusja w ogóle między dziennikarzami, tak, na temat Roberta Lewandowskiego i wyczynu Roberta, że zdobył 200 bramek, no 201 bramek w Bundeslidze. Do całej tej sytuacji odniósł się także Mateusz Borek z Polsatu Sport, który powiedział w ten sposób, cytuję: przy tej sytuacji z Realem, gdzie dwa razy nie wyszło, już bym się nie napinał i na miejscu Roberta szedłbym w absolutne rekordy w Bundeslidze. Tak właśnie powiedział tutaj Mateusz Borek. Kolejny cytat z dziennikarza, cytuję: w nowym rozdaniu to może być nowy Bayern, tam może przyjść 5 nowych piłkarzy, zaraz może się okazać, że ten Bayern będzie dwa razy mocniejszy od drużyn, do których Robert jest teraz przymierzany. Koniec cytatu. No i najważniejszy cytat, mianowicie Mateusz Borek mówi w ten sposób, cytuję: są rzeczy niezależne od Roberta Lewandowskiego, od Roberta. Lewandowski sam Ligi Mistrzów nie wygra i sam medalu na dużej imprezie z reprezentacją Polski nie zdobędzie. Tych dwóch rzeczy brakuje mu do tego, żeby jego CV było pełne, by jego satysfakcja była pełna. Koniec cytatu, tak właśnie powiedział Mateusz Borek, czyli zacytuję jeszcze raz. Są rzeczy niezależne od Roberta. Lewandowski sam Ligi Mistrzów nie wygra i sam medalu na dużej imprezie z reprezentacją Polski nie zdobędzie. Tych dwóch rzeczy brakuje mu do tego, żeby jego CV było pełne, by jego satysfakcja była pełna, czyli można powiedzieć, że Mateusz Borek punktuje Roberta Lewandowskiego, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, żeby tutaj Robert zdobył Ligę Mistrzów razem z drużyną, a także żeby coś ugrał na dużej imprezie z reprezentacją Polski. No powiedzmy sobie wprost, tak, że jeżeli chodzi na przykład o Ligę Mistrzów, to jest to tutaj do osiągnięcia z Bayernem po tej rewolucji transferowej, która ma mieć miejsce w połowie 2019 roku, gdzie przyjdzie praktycznie 5 zawodników. Tam się mówi, że to będzie kwota około 250 milionów euro, jaką wyciągną włodarze Bayernu z sejfu i przeznaczą na piłkarzy. To rzeczywiście może dojść do solidnych wzmocnień Bayernu. Odejdzie Robben, odejdzie także Ribery, przyjdą nowi piłkarze i rzeczywiście Bayern może być mocny, może być zagrożeniem i w końcu sięgnie po Ligę Mistrzów. Natomiast problem będzie tak naprawdę z tym drugim, tak? A więc ugranie czegoś większego, jeśli chodzi o reprezentację Polski na dużej imprezie, tak? Ja myślę, że tak, że Robert Lewandowski, on nie ma jakiejś takiej aspiracji, żeby zdobywać Ligę Mistrzów. Ja bardziej uważam, że Robert chce zdobywać gole, tak? Ja bym tutaj się odniósł do tych słów, co powiedział kiedyś na przykład Zbigniew Boniek. Powiedział w ten sposób, że tak jak alkoholik przed snem musi wypić tam dwa piwa czy lampkę wina, tak Robert Lewandowski przed snem musi po prostu strzelić gola. I to jest bardziej dewiza, tak, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, że on musi być w takiej drużynie, gdzie będzie mógł zdobywać gole, tak? A nie w każdej drużynie to się sprawdzi, no bo zobaczmy sobie na reprezentację Polski, tak? Ile było takich meczów, gdzie Robert nie strzelił żadnej bramki, no a rzeczywiście Bayern stwarza takie możliwości do zdobywania bramek, tak? Była też taka kwestia, no mnóstwo przecież przedstawiam tych filmów na swoim kanale dotyczącym Roberta Lewandowskiego, to jest ponad już 300 filmów, jeśli chodzi o Roberta, praktycznie każdego dnia wrzucam filmy, więc była kwestia na przykład ewentualnego transferu Roberta do klubu francuskiego, no to Robert powiedział, że tam to nie była tylko kwestia tego, że ona się nie zgodziła, tak, bo taka była wypowiedź na przykład Cezarego Kucharskiego, że jakby żona, że oni się na ten pomysł nie podobał, bo było tam wiele czynników, tak, czyli jeśli
chodzi o transfer, to zależy od wielu czynników, nie tylko kwestia finansowa, ale też tutaj wiele rzeczy wpływa na to, żeby przejść do innej drużyny. Natomiast niewątpliwie Robert chciał przejść do Realu Madryt, tak? No nie ma co ukrywać tego, to jest prawda, to jest rzeczywista sprawa, że chciał po prostu występować w Realu Madryt, chciał występować w Hiszpanii. Teraz w takiej sytuacji, w jakiej znajduje się Real, jest to mało prawdopodobne. Praktycznie ten Real odjechał, tak? Piłkarsko, Zidane chce to po prostu wszystko poskładać, odbudować. Natomiast mało prawdopodobne, żeby opuścił Bayer Robert, bo Robert ma ważny kontrakt do 2021 roku. Chce przedłużyć praktycznie ten kontrakt z Bayernem do 2023 roku. Już są prowadzone takie wstępne rozmowy, nie naciskające w jakiś sposób na Roberta, tak? Nie stawiające go pod murem, tylko luźne tak naprawdę rozmowy, ale prawdopodobnie w tym roku dojdzie do przedłużenia tego kontraktu do 2023 roku. Zresztą to byłaby dobra decyzja, tak samo jak tutaj Mateusz Borek mówi, tak, że w ten sposób ty mógłby świdrować praktycznie te rekordy, bombać te rekordy, jeśli chodzi o Bayern. To byłaby bardzo dobra rzecz. Natomiast tak, no, Ligę Mistrzów Bayernowi będzie trudno zdobyć, tak? No, zobaczmy sobie Liverpool, który budowany jest, czy zobaczmy sobie na Manchester City, który jest budowany od lat, czy Juventus. To są drużyny, które od lat chcą po prostu zdobyć Ligę Mistrzów, robią podchody, później się okazuje, że w ostatniej chwili praktycznie przegrywają. To nie jest takie proste, tak? Natomiast Bayern nie tylko musiałby dokonać wzmocnień, jeśli chodzi o zawodników, też musiała być stabilna sytuacja, jeśli chodzi o trenera, tak? Niko Kovac, no, nie jest trenerem, który zdobędzie Ligę Mistrzów, nie oszukujmy się, tak, z całą sympatią i tak dalej, może odnosić poszczególne sukcesy, może zdobyć 5-0, wygrać nad Borussią Dortmund, ale to nie jest trener, który poprowadzi Bayern do zdobycia Ligi Mistrzów, to musi być naprawdę trener z tej topki, żeby zdobył Ligę Mistrzów, tak, chociażby na przykład Arsene Wenger, który byłby do wzięcia, ale to jest tylko przykład, może być inny trener. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o te dwa tytuły, to brakują, tak, a więc zdobycie Ligi Mistrzów i zdobycie czegoś na dużej imprezie z reprezentacją Polski, tak, to nawet nie chodzi o Mistrzostwo Świata, bo to może mało prawdopodobne, ale na przykład Mistrzostwa Europy, chociażby podium tutaj na Mistrzostwach Europy, to już byłoby jakiś sukces, tak, z tą reprezentacją, bo na pewno apetyt Roberta Lewandowskiego jest ogromny, tak? Ja muszę powiedzieć tak, że przy okazji tych 200 bramek w Bundeslidze, Robert to nie planował tego, tak? O ile może planować poszczególne rzeczy, czy gdzieś sobie zakładać, jak ta kariera powinna przebiegać, on nie zakładał, że zdobędzie 200 bramek, tak? Także naprawdę to, co mówi Robert, że on się skupia na najbliższym meczu, to jest prawda, tak? To nie jest takie profilowanie, czy taki po prostu plan na to, że ile zdobędzie bramek, tak? Czy nie bierze kartki, nie pisze sobie przed sezonem, o, w tym sezonie zdobędę 30 goli, tak? Bo to zresztą Robert też takie coś powiedział, jakieś fajne takie słowa, ja się pod nimi absolutnie podpisuję i tak jest z wieloma rzeczami w życiu, że w te mecze, gdzie zdobywał bramki, to nie zawsze były mecze najcięższe, najtrudniejsze dla niego, czy dla drużyny, tak? Natomiast tam, gdzie na przykład nie zdobył żadnej bramki, napracował się zdecydowanie więcej, także to nie jest tak powiedziane, że tutaj są mecze łatwe, czy są mecze po prostu trudne, tak? Bo czasami zdobędzie jedną bramkę, ale ona da sukces, zwycięstwo Bayernowi, a jest to bramka wymęczona praktycznie po ciężkiej batalii, tak? To też nie jest powiedziane, że to musi być od razu gol zdobyty w ramach Ligi Mistrzów. Natomiast no, na pewno Bayern ma szansę, ale patrząc pod tym względem, zobaczmy sobie, jak drużynę buduje Pep Guardiola, tak, Manchester City, jak drużynę buduje Jurgen Klopp, tutaj Liverpool, tak, czy Juventus, jak jest budowane, to są drużyny budowane od lat. I te drużyny zawsze gdzieś później nie mogą zdobyć tej Ligi Mistrzów, tak? Zawsze jest problem. Także to nie jest takie proste, żeby zdobyć Ligę Mistrzów. To zależy od wielu czynników. Najgorsze jest to, że w ostatnich latach wszystko praktycznie zrzucane jest na barki Roberta Lewandowskiego, tak? A więc jeżeli Bayern nie awansował, nie poszedł dalej, to kto jest winny? Robert Lewandowski, bo on ma poprowadzić tą drużynę, zdobywać bramki, tak? Natomiast problem jest taki, że oczywiście Robert musi wziąć odpowiedzialność na swoje barki, nie tylko taką piłkarską, tak, ale też już jest kapitanem, przecież tak już występował z opaską kapitana Bayernu, nie jest nominalnym kapitanem, ale jest tam gdzieś kapitanem numer 2, 3 w drużynie, już takie są mecze, gdzie nosi tą opaskę kapitańską, ale ta odpowiedzialność też ciąży na pozostałych zawodnikach Bayernu, tam trzeba dużo rzeczy zmienić, jeśli chodzi o Bayern, i naprawdę tutaj trenera mieć takiego, który przepracuje kilka lat, natomiast no chyba nikt o zdrowych tutaj zmysłach nie powie, że Niko Kovac, który prowadził wcześniej
tylko Eintracht Frankfurt z jakimiś sukcesami nagle sięgnie po Ligę Mistrzów, tak? No nie oszukujmy się, to jest raczej mało prawdopodobne. W Lidze Mistrzów po prostu są tutaj trenerzy, którzy od lat budują te drużyny i nie mogą zdobyć Ligi Mistrzów, także tutaj jest wiele czynników, tak? Wiele czynników, no Jurgen Klopp, który był zdziwiony, jeżeli praktycznie Karius mu praktycznie przesądził o Lidze Mistrzów, tak? Jego błędy i tak dalej. To są rzeczy, których nawet trenerzy nie są w stanie po prostu nas wszystkich zapanować, tak? Także tutaj jest wiele czynników. No ale niewątpliwie te dwie rzeczy chciałbym mieć w CV-ce, tak? Robert Lewandowski. Ja myślę, że takie podejście jest najlepsze, tak? A więc chęć tylko zdobywania bramek, goli. Natomiast fajnie by było, gdyby za tym szły jakieś tytuły mistrzowskie, jakieś puchary i tak dalej. No ciężko może być z reprezentacją Polski, tak? Gdzieś ta reprezentacja na pewno miałaby szansę na to, żeby ugrać. Zwłaszcza, że teraz jest Krzysztof Piątek, więc powiem być mocny ten duet. No ale to tak się nie przekłada tak jeden do jednego. Nawet gdybyśmy mieli takich 11 Lewandowskich świetny na każdej pozycji, to nie oznacza, że stworzymy reprezentację, która będzie osiągać sukcesy na jakichś dużych imprezach. Mimo wszystko, no życzę tego, tak, Robertowi tych sukcesów. No tutaj można przedstawić tak naprawdę kasus tutaj Buffona, tak, który w swoim życiu osiągnął wszystko, zdobył mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy, a nie zdobył jednego Ligi Mistrzów, i który w wieku 40 lat poszedł z Juventusu do PSG, miał szansę na to, żeby wystąpić z PSG i zdobyć Ligę Mistrzów, i chociażby przez jego właśnie błędy, i to takie proste, gdzie piłka mu odskoczyła, tak, praktycznie od rąk, PSG nie poszło dalej, nie poszło dalej w tym meczu, a będąc w Juventusie, gdyby został, tak, gdyby się zgodził na to, że Wojtek będzie tym pierwszym bramkarzem, on będzie na ławce rezerwowych, to dzisiaj miałby szansę na to, żeby zdobyć Ligę Mistrzów, także to są takie też psikusy, takie chuchliki, można powiedzieć, tak, ktoś odchodzi z jakiegoś klubu, tak jak Buffon po 20 latach praktycznie odszedł z Juventusu, no i mówi, teraz pójdę do PSG, PSG jest mocne, silne, Neymar, inni zawodnicy, Cavani, Mbappé, zdobędziemy Ligę Mistrzów i ja już zakończę karierę z takim zadowoleniem, że w ciągu swojej kariery piłkarskiej wszystko zdobyłem, ale no, jednak nie zdobył, tak, nie wszystko da się osiągnąć w życiu, nie wszystko można mieć, ale myślę, że daje, że tak dużo, bardzo dużo Robert Lewandowski osiągnął, tak, absolutnie wyczyn ten bramkowy, 201 bramek i wyczyn ten dalej będzie śrubowany, no to jest gigantyczny sukces. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, napiszcie w komentarzu, czy zgadzacie się ze słowami Mateusza Borka, czy też nie. Pozdrawiam, zostawcie suba, cześć.